Aż 4 dni potrwają wałbrzyskie obchody Barbórki. Festiwal tradycji górniczych Barbórka w Wałbrzychu to pierwszy w Polsce na tak szeroką skalę zorganizowany festiwal celebrujący tradycje górnicze. To wyjątkowe święto rodzinne, łączące tradycje i nowoczesność. Barbórka to święto górnicze, mimo że wałbrzyskie kopalnie dawno są już zamknięte, tradycja jest wiecznie żywa. W organizację festiwalu zaangażowały się niemal wszystkie instytucje kulturalne Wałbrzycha. Na uczestniczących w obchodach święta czeka moc atrakcji, m.in. turniej squasha, bieg barbórkowy i parada Barbar, czyli parada kobiet o imieniu Barbara. Wystąpi także zespół pieśni tańca Wałbrzych. Dla kobiet zorganizowany zostanie babski comber na wzór ludowej zabawy. Dla fanów rocka zagra zespół Oberschlesen. W tym roku poszerzyliśmy program edukacyjny dla dzieci i dla młodzieży i nowością jest specjalnie przygotowana razem ze środowiskami górniczymi i ze szkołą imienia Kwarków Dolnośląskich, szkołą podstawową nr 22, biesiada górnicza szkolna. Na tę biesiadę zapraszamy uczniów klas trzecich i czwartych szkół podstawowych. Będzie to specjalna zabawa razem z tradycjami górniczymi, ze śpiewaniem pieśni górniczych wraz z zespołem pieśni i tańca Wałbrzych. Dochodzą pewne szczegóły, także urozmaicenie, tak jak teraz w tym roku dojdzie ta Barbórka szkolna, co myśleliśmy jako stowarzyszenie głównie Gwarków, KWK Wiktoria i Kopalń, żeby zrobić takie coś dla dzieci, bo tradycyjne konkursy szkolne i odbywały się u pani dyrektor Rząsowskiej, gdzie mamy patronat nad tą szkołą, 18 lat, no i w tym roku też chcieliśmy i to też trochę inicjatywy było związane z tym, że 18 lat to tak uroczyście zrobić i ze wszystkimi szkołami podstawowymi. Dla młodszych Biblioteka pod Atlantami przygotowała warsztaty na bazie legend wałbrzyskich, takich jak legenda o lisiej sztolni czy legenda o czarnych kamieniach. Nie zabraknie też tradycyjnych elementów znanych z poprzednich obchodów. Z tradycyjnych elementów, jak co roku odbędzie się msza święta w kościele pod wezwaniem świętych aniołów stróżów, a po mszy o godzinie 13 zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i wszystkich gości, którzy w tym dniu odwiedzą Wałbrzych, do udziału w wielkiej paradzie górniczej. W tym roku wprowadziliśmy nowy element, oprócz orkiestry górniczej, środowisk górniczych i wszystkich chętnych, którzy w tej paradzie wezmą udział, pojawią się również panie o imieniu Barbara. Będzie to tak zwana parada Barbar. Serdecznie wszystkie Basie, Basienki i Barbary zapraszamy do przyjścia i do wspólnego przejścia razem z nami przez ulicę centrum Wałbrzycha. Festiwal odbędzie się w dniach od 1 do 4 grudnia. Część imprez jest odpłatna. Pełen program imprezy dostępny jest na stronie wałbrzych24.com.